Cześć, witam Was serdecznie. Nie chcę być posłańcem złych wieści, ale zaczął się wrzesień, a razem z nim kartkówki, sprawdziany i znienawidzony przez wielu uczniów lektury. Mnie ten temat co prawda już nie dotyczy, bo od października wracam na studia i etap lektur mam już zamknięty, chociaż podejrzewam, że na studiach też będę musiała coś czytać, ale część z Was pewnie wraca do szkoły, będzie musiała się zmierzyć po raz pierwszy lub po raz kolejny z lekturami szkolnymi, więc mam nadzieję, że kilka rad od swojej bardziej doświadczonej starszej koleżanki przyjmiecie w formie takiego krótkiego poradnika, jak czytać lektury. Punkt pierwszy, nastawienie. Nie możecie do lektury podchodzić ze złym nastawieniem, z założeniem z góry, że książka musi być zła, skoro jest lekturą, że na pewno będzie nudna, na pewno będzie beznadziejna, że pewnie nic z niej nie zrozumiecie i to jest w ogóle strata czasu. Jak wychodzicie z takiego założenia, to do każdej książki jesteście nastawieni negatywnie. Niezależnie od tego, czy to będzie lektura szkolna, czy to będzie Harry Potter, jak wyjdziecie z założenia, że to Wam się nie spodoba, to na pewno się Wam nie spodoba. Dlatego zacznijcie przede wszystkim od nastawienia pozytywnego, że to będzie coś interesującego, że to jest po prostu książka. Nie myślcie o tym, że to jest lektura. Krok drugi to przygotowanie. Zanim sięgniecie po książkę, spróbujcie się zorientować, w jakiej epoce została napisana, jakie były okoliczności jej powstania i o co w ogóle może w niej chodzić. Dzięki temu łatwiej zrozumiecie jej treść. Jeśli na przykład będziecie wiedzieli, że książka powstała w pozytywizmie, to hasła typu praca organiczna, praca u podstaw będą coś Wam mówiły i być może takich motywów właśnie będziecie szukać w książce. Jak będziecie wiedzieli, co jest charakterystyczne dla danej epoki, to łatwiej znajdziecie właśnie takie motywy, właśnie takie fragmenty w książkach. Warto też zapoznać się z tym, jaki to jest w ogóle gatunek literacki, jakie są jego wyznaczniki, zorientować się, jak się powinno jakiś rodzaj literatury czytać, bo wiadomo, że inaczej podejdziemy do groteski na przykład, a inaczej będziemy czytać dramat szekspirowski. Krok trzeci. Czytając, róbcie notatki. W przypadku zwykłych książek ja tego generalnie nie polecam, ja tego nie praktykuję, natomiast w przypadku lektur warto sobie zrobić jakieś drobne, ogólne chociażby notatki. Jeśli wynotujecie sobie główne motywy, relacje między bohaterami, to po pierwsze będzie Wam łatwiej zrozumieć fabułę, po drugie będzie Wam łatwiej ją zapamiętać, a po trzecie notatki mogą się przydać przed sprawdzianem, jakąś klasówką, kartkówką albo po prostu przed maturą. Punkt numer 4. Jeśli nie rozumiesz książki po jej przeczytaniu, dopiero wtedy sięgnij po opracowanie albo streszczenie. Ja generalnie nie polecam robić tego odwrotnie, to znaczy najpierw czytać streszczenie albo opracowania, a potem lektury, bo zazwyczaj jest tak, że jak najpierw sięgniemy po wersję prostszą, coś krótkiego, szybkiego i skondensowanego, to potem nie chce nam już się czytać pełnej książki, pełnej lektury i tak dalej. Ja polecam właśnie czytanie opracowań i jakichś streszczeń i tak dalej dopiero w momencie, kiedy już znamy treść lektury. Może jej nie zrozumieliśmy, może nie do końca wszystko było jasne, może nie wyłapaliśmy wszystkich motywów, więc wtedy warto odnieść się dopiero do jakiegoś dobrego opracowania, nie jakiegoś tam bryka innych pierdół, do dobrego opracowania, które zbierze nam tą wiedzę, w jakiś sposób ją usystematyzuje i jednocześnie pozwoli nam wyciągnąć rzeczy, których być może w książce nie zauważyliśmy. No i na koniec punkt piąty, czyli moim zdaniem chyba najważniejszy. Nie odkładajcie czytania lektur na ostatnią chwilę, na dzień przed sprawdzianem, dzień przed klasówką, czy na noc przed klasówką nawet, bo to jest najgorsze, co możecie zrobić. Wtedy albo tej książki w ogóle nie przeczytacie, albo będziecie ją czytać po łebkach, przeskakując kilka stron, opuszczając opisy, opuszczając dialogi i tak dalej. Zrobiłam kiedyś taką głupotę, wymyśliłam sobie, że skoro szybko czytam, to w ciągu jednego dnia spokojnie przeczytam obie części Krzyżaków. I niestety to nie był dobry pomysł, bo po pierwsze strasznie długo brnęłam przez tą książkę, bardzo opornie, fatalnie się to czytało. Po drugie czytałam to po łebkach, więc przeskakiwałam właśnie opisy, dialogi i tak dalej. No i potem okazało się na klasówce, że dokładnie o te rzeczy były pytania. Także moja ocena z tej klasówki niech pozostanie słodką tajemnicą, ale nauczcie się na moich błędach i nie czytajcie książki na ostatnią chwilę. Naprawdę zacznijcie ją kilka dni wcześniej, bo na ostatnią chwilę nawet nie zapamiętacie tego, co przeczytaliście w streszczeniu. I to tyle. 5 najłatwiejszych do zastosowania kroków, żeby zacząć czytać lektury efektywnie. Nie mówię, żeby zaraz pokochać czytanie lektur, chociaż wśród lektur naprawdę znajdują się książki bardzo dobre, ale przynajmniej, żeby z osoby, która nienawidzi lektur, stać się osobą, która ich treść toleruje i która wyciąga z nich to, co potrzebne, żeby zaliczyć sprawdzian, zdać maturę i tak dalej. Czekam na Wasze komentarze. Koniecznie napiszcie mi, jakie Wy mieliście metody, żeby przyswoić sobie lektury, żeby się do nich przyzwyczaić, żeby je polubić. I koniecznie napiszcie mi również o Waszych ulubionych lekturach. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!